Cześć, witajcie. Z tej strony Marcin Jasiński. Przyszedł czas, aby trochę porecenzować sprzętu, jaki mam. I tym razem padło na obiektyw. Sony G-Master 1.485mm. To był mój pierwszy obiektyw do Sony, jaki kupiłem. Bardzo lubię tą ogniskową, praktycznie cały czas z niej korzystam przy robieniu portretów. I zresztą nie tylko, co też będziecie mogli zobaczyć później. Na sam początek przedstawię wygląd, budowę, parametry, takie podstawowe rzeczy. Tak wygląda ten obiektyw. Jest on duży, zdecydowanie duży i ciężki, jak oczywiście na bezlusterkowce. Sigma przykładowo do porównania, bo miałem Sigmę do Nikona 85 Arta 1.4, no była cięższa i większa, natomiast ten jak na obiektyw do bezluster jest też ciężki. On jest świetny optycznie, tu jest naprawdę jak w środku kawał szkła, soczewki są naprawdę przeogromne, dlatego też no, on musi trochę ważyć i musi też swoją mieć wymiar, niestety duży. Jeżeli chodzi o wymiary, to dokładny wymiar to jest 107,5 mm na 89,5. Jego waga wynosi 820 gram. Ostrzy on od 85 cm, a rozmiar filtra, jaki możemy nakręcić, jest 77 mm. Tu akurat mam nakręcony filtr UV. Standardowo dla zabezpieczenia. Teraz troszkę bardziej opowiem, w jaki sposób on wygląda, jak jest zbudowany. Więc tak, ten obiektyw jest uszczelniony. Mamy tutaj metalowe mocowanie. Tutaj mamy bardzo fajną rzecz, która jest w G-Masterach, czyli mamy przycisk, który możemy konfigurować jak tylko chcemy z poziomu naszego aparatu i on może służyć do bardzo różnych rzeczy. Ja akurat pod niego mam podpięte IAF, chociaż teraz już jest pod przyciskiem, ale czasami lubię po prostu przycisnąć, jeżeli inaczej, jeżeli mam w specyficznych warunkach, jeżeli mam na przykład włączone jakieś tam wybieranie punktem, przykładowo jakiś mały punkt, jeżeli chodzi o autofokus, to w tym momencie muszę tym punktem nakierować twarz, żeby wykryło tą twarz i złapało oko. Natomiast jeżeli przycisnę ten przycisk IAF, to on automatycznie szuka w całym kadrze oka i wtedy nie ma problemu, więc ja sobie go tu ustawiłem i nie ma problemu. Tutaj oczywiście mam przełącznik między AF a manualnym ostrzeniem. Tutaj jest mała ciekawostka, czyli możemy zmieniać wartość przysłony jakby ręcznie. To się oczywiście przydaje bardzo przy filmowaniu i nawet może pokażę, żeby było słychać. Słychać te przeskakiwanie przysłony, jeżeli chcemy, no przy fotografowaniu przykładowo, jeżeli ktoś chce tego używać, może używać, ale mamy taki przełącznik, jest on tu, o. Jeżeli go przełączymy, w tym momencie mamy regulowanie płynne i nie słychać w ogóle, jeżeli chodzi o zmianę przysłony. Czyli teraz posłuchajcie. Słychać tylko szuranie, natomiast nie słychać jakby przeskakiwania. I w zasadzie to tyle. Obiektyw jest bardzo dobrze wykonany. Jest to trochę jakiś plastików na pewno. Jest on ciężki. Są tu jakieś elementy metalowe. I naprawdę jest on świetnie wykonany. Wszystko chodzi bardzo płynnie. Tutaj pierścień też chodzi bardzo wygodnie. On jest no, fajnie wykonany. Widać z dobrej jakości gumy. Więc nie ma tu się tak naprawdę do czego przyczepić, jeżeli chodzi o wykonanie. To jest najwyższa klasa, jeżeli chodzi o wykonanie. Sony zrobił tu kawał świetnej roboty. Przechodzimy teraz do następnych parametrów. Na pewno jedną z ważniejszych rzeczy jest rozdzielczość, jaką oferuje, ostrość, jaką oferuje nam nasz obiektyw. Jeżeli chodzi o tą 85, jest ona naprawdę bardzo ostra, już od samego 1.4. Tak jak lubię takie ostre obiektywy, tak czasami w przypadku zdjęć studyjnych, no może nam dodać w kość później w obróbce, ponieważ te zdjęcia są tak ostre, że musimy naprawdę sporo później retuszować. Ten obiektyw w granicach przysłony 4, 5, 6, już 2, 8 jest naprawdę bardzo, bardzo ostry.
i wtedy otrzymujemy maksymalną ostrość. Jeżeli chodzi o rozłożenie tej ostrości, to ten obiektyw zdecydowanie jest najostrzejszy w centrum kadru, natomiast na brzegach ta ostrość jest mniejsza, natomiast mi to zupełnie nie przeszkadza i myślę, że ta ostrość na brzegach kadru i tak jest dużo większa niż innych obiektywów w centrum kadru, więc jest to naprawdę kawał świetnej roboty. Jeżeli chodzi o Sony, no to jest naprawdę petarda, jeżeli chodzi o ostrość w tym obiektywie. I w centrum kadru naprawdę dorównuje Zeiss'om z najwyższej półki. No, z reguły tym manualnym, które są naprawdę piekielnie ostre. Dużą zaletą na pewno jest to, że bardzo dobrze sobie radzi z aberracją chromatyczną. Mając Sigma 85 Arta 1.4, miałem często ten problem, znaczy problem, to oczywiście jest wszystko do usunięcia później przy postprodukcji, ale bardzo często się zdarzało, że miałem tą aberrację, ona była dość mocna i widoczna, natomiast jeżeli chodzi o ten obiektyw, ten problem znika. Praktycznie nie mam w ogóle problemów, jeżeli chodzi o aberrację i to jest, nawet powiem wam, wygodne, naprawdę wygodne, ponieważ nie trzeba się później bawić w postprodukcji, co czasami jest, może być kłopotliwe w niektórych sytuacjach, natomiast tutaj tego nie ma problemu, więc optycznie on jest bardzo dobrze wykonany i naprawdę świetnej jakości. Teraz przejdźmy do jego działania, do jego głośności, do jego autofokusa. Tak obiektyw prezentuje się na body. I teraz tak, co do jego działania autofokusa. Autofokus jest naprawdę celny. Nie mam problemu, jeżeli chodzi o ostrzenie. No pierwsza rzecz to jest bezlusterkowiec, czyli odpada nam back focus i front focus. Jedynie może się zdarzyć, że czasami po prostu nie będzie tej celności na obiekcie, w punkcie, w którym chcemy, ale to już jest tak naprawdę mieszanina obiektywu, warunków, światła, samego aparatu, więc też ciężko określić, czy to jest wina obiektywu, natomiast zdarza się to tak rzadko, że jakby nie jest to jakoś specjalnie zauważalne. Zatem, jeżeli chodzi o działanie autofokusa, świetnie. Natomiast to jest na pewno wada, bo bardzo mnie zdziwiło, gdyż jest on głośny. On jest bardzo głośny według mnie, chociaż niektórzy mówią, że wcale nie, że jest cichy właśnie, natomiast mogę wam powiedzieć, że jest zdecydowanie głośny w porównaniu choćby do 2470, który zapewne omówię następnym razem. Jest wolny, jest bardzo wolny i głośny. Przeostrzenie tak naprawdę trwa około, z tego co nawet było wyliczone, 0,9 do sekundy. Natomiast teraz możecie usłyszeć, jak bardzo szura, jak to jest głośne. No właśnie, więc słyszeliście, jest to takie szuranie. Tak naprawdę na samym początku myślałem, że coś jest nie tak, ale sprawdziłem drugi obiektyw i okazało się, że niestety on jest tak głośny. Oczywiście mi to zupełnie nie przeszkadza, chyba że ktoś filmuje, być może to jest, znaczy myślę, że to może być słyszalne, jeżeli przeostrzamy, jeżeli korzystamy z wbudowanej kamery, to może być to słyszalne. Natomiast myślę, że ten obiektyw nie jest jakby stworzony do filmowania, ale oczywiście można, jak najbardziej sobie spokojnie poradzić, natomiast ten autofokus jest wolny, ale zaskoczył mnie bardzo pozytywnie, pomimo tego, że uważałem, że jest wolny, to, że możemy tym aparatem często śledzić obiekty cały czas, nie potrzebujemy zmiany tego autofokusa nagle bardzo z jednego punktu na drugi, bardzo szybko i o dziwo sprawdził mi się w sporcie, gdyż nie miałem innego wyjścia, ale o tym opowiem troszkę później. Więc jeżeli chodzi o działanie autofokusa, jest on bardzo celny, nie ma z tym zupełnie problemu, natomiast jest wolny i głośny ten obiektyw. I to w zasadzie tyle z najważniejszych rzeczy. Oczywiście otrzymujemy osłonę. W taki sposób ona wygląda. Mamy również pokrowiec. Teraz może przejdziemy do zdjęć. Kilku zdjęć, które po prostu robiłem i wybrałem dla was. Te, które mogę wam pokazać.
starałem się powybierać i wybrałem te zdjęcia, które są bez retuszu, czyli to są akurat to są po prostu zrobione JPEG-i prosto z RAW-ów. Jedyne tam w niektórych było lekko tam podciągnięte, żeby było po prostu za ciemne, lekko jasność podciągnięta i tyle w tym temacie, czy tam saturacja, ale też nie we wszystkich. No, chodziło o to, żeby po prostu były jak najbardziej naturalne, żeby nie było po retuszu, bo wiadomo, tam możemy dużo wyciągnąć takich rzeczy jak ostrość zdjęcia i tak dalej, i tak dalej. To jest moje pierwsze zdjęcie w ogóle zrobione aparatem Sony. Pierwsze zrobione bezlusterkowcem i pierwsze zrobione tym obiektywem. To jest na przysłonie 1.4. Jak widzimy, jest idealnie w punkt. To jest niesamowite, że ten obiektyw, no, że w ogóle bez lustra działają w ten sposób i no, to jest coś, czego się nie spodziewałem, że aż tak będzie dobrze działało, ale no, tu macie potwierdzenie. Jest idealny w punkcie 0. Pierwszy strzał, pierwsze zdjęcie, obiektyw podłączony pod aparat i dla mnie bomba. Zresztą tu widzicie też w jaki sposób, jaka jest ostrość przy 1.4. Tutaj mamy wygląd bokehu. To są lampki choinkowe robione jakiś czas temu. Widzimy kółeczka, w taki sposób nam rozmywa, więc taki bokeh możemy osiągnąć, jeżeli chodzi o ten obiektyw. To jest zdjęcie Mai, zrobione na 1.4. Z wykorzystaniem, to wszystkie zdjęcia zresztą, jeżeli chodzi o modelki, ogólnie osoby są zawsze robione z IIF, więc tu możecie zobaczyć, jak to działa, jaką otrzymujemy ostrość. No jest to coś niesamowitego, tu mamy 100% przybliżenia kadru, możemy przybliżyć 200%. To jest niesamowicie ostre zdjęcie, widzimy no każdy szczegół tak naprawdę wokół. To jest dla mnie ogromny plus, ponieważ ja bardzo często robię przy 1.4 i zależy mi na tym, żeby ten punkt, żeby to oko było naprawdę ostre. Tu mamy tak samo. Zobaczymy, na które oko. Również tu mamy, widzimy. Jest ostrość na oku. Taką otrzymujemy przy 1.4. I tu również mamy 1.4. O, tu trzeba by oczywiście balans bieli poprawić. I również mamy pięknie ostrość na oku, jest no naprawdę super sprawa, bardzo, bardzo mi się to podoba w tym obiektywie, że mamy tego typu ostrość przy już tak niskiej przysłonie, przy maksymalnej w zasadzie, przy maksymalnym otworze, czyli przy 1.4. To jest ciekawostka, wrzuciłem kilka zdjęć również innego typu, czyli tu mamy zwierzaka, czyli dokładnie bociana. To zdjęcie w ogóle zostało wykonane również przy IAF, który jest od jakiejś nowszej aktualizacji Sony, czyli wyłapuje nam oko i wyłapał nam oko bociana i widzimy, jak wygląda to zdjęcie też również przy F1.4, więc no to swoją drogą fajna sprawa, bo bardzo fajnie wyłapało nam oko i tu widzimy, jaki mamy bokeh z tyłu. To jest również na F1.4. Tu jest oczywiście trochę szumu, jak widzimy, ale z tego względu, że musiałem to zdjęcie dość mocno wyciągnąć, jeżeli chodzi o jasność, bo było dość ciemne. I widzimy, jak fajnie przy 1.4, jak tu mamy w ogóle ostre futerko. Dość, wydaje mi się, że dość dobrze przycelował nam obiektyw i zadziałało to fajnie. Tutaj mamy bardzo fajny bokeh, który się stworzył z tyłu. Również mamy na oczku ostrość. I tutaj podoba mi się, fajnie bokeh wygląda z tyłu. Fajnie to wygląda rozmycie. Więc działa i jest celny i przy zwierzętach, i przy ludziach, i przy elementach statycznych. Ale teraz przechodzimy do ciekawostki, jaką jest sport. Miałem okazję fotografować siatkarki w europejskich pucharach i miałem 70-200, z którego tak naprawdę powinienem korzystać. Miałem 24-70, który jest naprawdę szybki i celny, ale najdłuższą ogniskową miałem właśnie 85, więc ją zapiąłem. Wiedziałem, że to jest bardzo wolny obiektyw, ale stwierdziłem, że dam mu szansę i skończyło się na tym, że zrobiłem cały reportaż tym obiektywem i mnie zaskoczył, naprawdę dał radę, wydawało mi się, że tak wolny obiektyw po prostu nie będzie nadążał, natomiast większość zdjęć naprawdę wyszła ostra,
dawał radę z przeostrzaniem. No i oczywiście IAF tutaj robił robotę. To jest w ogóle ciekawostka, bo nie specjalizuję się w fotografii sportowej, ale starałem się używać IAF, więc musiałem też trochę wybierać osoby, na których mi zależy, i przycelowywałem na nich i używałem IAF, wtedy mi automatycznie wyłapywało. I jak widzimy, też jest ładnie ostrość wybrana. Może jest lekko gdzieś przesunięta, ale nawet szczerze nie mogę powiedzieć, w którą stronę. Ale jest ostra twarz, jest wszystko fajnie. I dał radę przy takich akcjach dość szybkich, dawał radę wyostrzyć. Tu jest następna. Mamy ładnie, mamy oczko ostre. Złapał ostrość w odpowiednim miejscu. Tu mamy widoczne oczywiście rozmycie, to jest przy też 1.4. Lubię bardzo 1.4, więc nawet przy sporcie, gdzie powinienem chociaż te 2.8 mieć, nawet może i więcej. Ale lubię 1.4 i staram się używać prawie wszędzie, gdzie się da. I dał radę. Dał ten obiektyw radę przy tak dynamicznych akcjach, gdzie naprawdę szybko piłkarki ręczne zmieniają pozycję, i on utrzymywał tą ostrość i nie był za wolny. Tutaj mamy to samo, ostrość jest w odpowiednim miejscu, tak jak trzeba. I tutaj również. Więc naprawdę fajnie on działał i bardzo mnie zaskoczył, ponieważ nie sądziłem, że sobie da radę w sporcie, a jednak dał radę. I tak jak mówi się, że jest wolny, to w połączeniu z możliwościami, jakie dają nam bezlusterkowce, powoduje, że często ta mało szybkość obiektywu jest jakby niwelowana przez funkcję, przez właśnie IF, przez ciągły autofokus, który działa świetnie i w tym momencie nie ma problemu. Oczywiście jakbym chciał, załóżmy, trenera tutaj szybko wyostrzyć, no to by to potrwało, tak, troszkę dłużej niż w innym obiektywie, niż w obiektywie typowo reporterskim, choćby 24-70 czy 70-200, które są piekielnie szybkie, jeżeli chodzi o Sony. Ale otrzymałem naprawdę kupę materiału takiego, jak chciałem, i wszystko działało tak, jak trzeba. Tutaj mamy następne zdjęcie. Tu widzimy, jest bardzo ostre, jeżeli chodzi o oko. Ostrość jest naprawdę duża i to czasami przeszkadza, ponieważ widać każde pory i często to trzeba mocno retuszować, więc to są i zalety, i wady. I ostatnie zdjęcie. Również widzimy bardzo ostre oczko, ładnie trafione, ostrość jest naprawdę fajna, no i bokach, tu akurat było bardzo daleko, więc mamy totalne masełko, że tak powiem, jeżeli chodzi o tło, bo tło było mocno oddalone od nas. I to były zdjęcia bez retuszu, żeby po prostu nie pokazywać wam jakby czegoś, co nie jest naturalnym zdjęciem, jakie wychodzi z tego obiektywu, z tego aparatu z obiektywem. I to byłoby w zasadzie na tyle, jeżeli chodzi o to. Teraz szybko podsumujemy. A mianowicie, ten obiektyw jest świetnie wykonany, jest on uszczelniony, jest również duży, ciężki, ma świetną rozdzielczość obrazu, jest bardzo ostry. Autofokus działa naprawdę sprawnie, tylko że wolno i głośno. Bardzo fajnie sobie radzi z aberracją chromatyczną. Dystorsja jest naprawdę niewielka, ale w ogóle ogólnie staram się nie mówić o tym, ponieważ to jest jeden suwaczek z reguły w programach do wywoływania RAW-ów, więc nie ma z tym w ogóle problemu. No i ostatnia rzecz, o jakiej nie mówiłem jeszcze, czyli cena. Jest ona naprawdę duża, no ale to jest jakby najwyższa półka, jeżeli chodzi o Sony. Ale niestety tego typu obiektywy tyle kosztują. Czy warto? Czy stosunek jakości do ceny jest odpowiedni? No na to ciężko odpowiedzieć. Tak naprawdę możemy otrzymać również tańsze obiektywy. Sony zrobiło 85-1.8. Mamy Zeissa też 85. I to są naprawdę świetne obiektywy, również bardzo ostre, dużo mniejsze, lżejsze. Natomiast i wykonanie, i bokach, czy też ostrość, no jednak różni się. Tylko czy aż na tyle, żeby dopłacać tak dużo, no to już zależy od was. To zresztą tak jest przy wielu obiektywach, nie tylko Sony. Musicie się zastanowić, czy wolicie przykładowo Sigma, czy kupić Nikora z najwyższej półki. Ale jeżeli macie wolne środki i nie przeszkadzają wam wady tego obiektywu, serdecznie polecam. Ja tego obiektywu praktycznie nie zdejmuję w ogóle z body. Robię nim większość zdjęć. Powiem wam tak, on jest wielki, ciężki, wolny i głośny. Uwielbiam go. On jest po prostu świetny. A wszystkie te rzeczy mi zupełnie nie przeszkadzają. To, jaki otrzymujemy z niego obrazek, przebija wszystkie te wady, które właśnie przed chwilą wymieniłem.
Na sam koniec zachęcam do subskrypcji mojego kanału, do dawania łapek w górę albo w dół, jak komuś się nie podoba, do komentowania, pisania do mnie, z chęcią Wam odpowiem na przeróżne pytania. I również zapraszam bardzo serdecznie do dołączenia do patronów. Dzięki Wam, dzięki patronom mogę rozwijać ten kanał i możemy stworzyć coś naprawdę fajnego. Link do Patronite macie na dole w opisie pod filmikiem. A ja Wam serdecznie dziękuję za oglądanie i do następnego razu. Trzymajcie się, cześć!